Siemanko, z tej strony Piwna Japa i witam Was w kolejnej wideo degustacji na moim blogu. Dzisiaj mam dla Was piwo Barracuda, czyli kooperacyjne piwo Ale Browaru i Birbanta. Jest to już nie pierwsza kooperacja tych dwóch browarów, widać, że chłopaki czują jak do siebie jakąś miętkę. Po prostu bardzo się lubią. Zaciekawiło mnie o tyle, że jest to Double Brown Ale, czyli bardzo miłe skojarzenie od razu z Brown Footem z Ale Browaru, który był jednym z pierwszych piw, które pojawiły się na kraftowym rynku parę lat temu. Bardzo miło je wspominam, więc liczę, że tutaj będzie chociaż trochę, a może nawet więcej tych wspomnień niż tylko już wspomnienia takie same. Ale się fajnie prezentuje, gęste. Fajna piana. Utworzyła się taka w kolorze jasnego beżu. Piwo jest raczej klarowne. Gdzieś na dole ma refleksy. Fajne, takie kawowe w aromacie. Kawowe, troszkę przypieczonego ciasta. Ale dobre. No jest nadal ta kawa, ale taka bardziej kawa zbożowa. Troszkę nawet idąca w taką delikatną kawę już zaciągniętą mlekiem. Goryczka zapowiadała się, że będzie o wiele wyższa. Jest zaznaczona, ale bardzo, bardzo przystępna. Czekolada się pojawia coraz wyraźniej. Taka gorzka. Jest też troszkę toffee, troszkę karmelu. No. Bardzo fajne piwo. Bardzo fajne. Cieszę się, że akurat na nie trafiłem. Myślę, że trafi na tą półeczkę piw, do których chciałbym wracać i żeby za każdym razem były tak samo dobre jak teraz. Mimo 7% nie czuć tej mocy. Jest dość lekkie, dość pijalne. A może to będzie w ogóle początek powrotu do piwnej rewolucji? Do tego początku samego, gdzie brown ale były jeszcze wtedy dość często ważone. A to jest troszkę też niedoceniony styl piwa. Jeśli fajnie go nachmielimy, to wyjdzie coś takiego jak tutaj. A jest dziura na rynku na takie piwa. To jest nie do końca Black IPA. Coś troszkę lżejszego, na pewno mniej goryczkowego od Black IPy. Super, super jest. Polecam, jeśli jesteście fanami i brakuje wam tego takiego... O, wiem jak to określić. To jest taki ale w stylu angielskim może trochę. Takie właśnie, troszkę karmelkowe nuty, troszkę kawowo-czekoladowe i do tego fajna goryczka. Mam nadzieję, że chłopacy się za to nie obrażą za to porównanie. Ale na zdrowie, róbcie to dobrze tak dalej. Naprawdę polecam Barracuda. No i co? Do zobaczenia przy następnej okazji.